Witam serdecznie, z tej strony Tygrys z kanału Porywa Zwłok prezentuje Retro. A ja witam serdecznie z jaskini Prawiczka, wraz ze mną jest Wyjec. Witamy! Bachaj. Musieliśmy nagrać ten filmik w odpowiedzi na filmik Porywacza. Bardzo Porywacza lubimy i szanujemy, ale trochę przegiął tym filmikiem. Strasznie pojechał Łukaszowi i uważamy, że to było nie fair, więc my teraz pojedziemy Tobie. Moi drodzy, wędruję sobie tak wieczorami nieraz po kanałach, patrzę, a tu taki kanał Szafa z grami. No to kurde, myślę sobie, zobaczymy, co tam jest grane. Włażą tam moi znajomi, youtuberzy, no to mówię, no co, zerknijmy, ocenijmy, co tutaj jest za materiał. Mówimy tu o kanale Szafa z grami, którą prowadzi Łukasz. No i co, znalazłem pierwszy materiał, kurde, taka fajna gierka, tarzana, lusterkowa gra. Wchodzę, oglądam. A tam materiał o niczym, ani porządnego gameplaya, ani... Bo nie wiem, czy ty wiesz, ale Karol uważa, że podstawowym materiałem jest gameplay, co można zauważyć na jego kanale. Proszę bardzo. Ograjmy Adventure Island 3, ograjmy Franco, ograjmy Quake'a, ograjmy Riverite, ograjmy Adventure Island, ograjmy Champions World Class Soccer, ograjmy Adventure Island, ograjmy Gods. Bogaty content. Pac-Man, to jest content, bo jest żadne content. Opracowanie o retrograch, żadna historia, ograjmy gameplay. To jest właśnie content. To się sprzedaje. Nawet ciekawego depaczkingu nie ma. Facet opowiada o maszynce, sepleni jak wąż strażacki. Do tego co trzecie słowo, cięcie materiału. Pewno wycina Człowiek sobie No pewno wycina, wiesz co? Bo to jest montaż. Po prostu, montaż. Ale słuchaj. Tak się nie przypieprzaj, bo Tygrys opracował taką technikę, że on nie musi stosować montażu, bo on odpowiednie ustawienie kamery już nie musi robić. Oczywiście, popatrz na to. Pierwsze ustawienie filmu, ustawienie kamery. To jest 80 cm. Calówka najlepsza z przyjaciółką youtubera. To jest naprawdę śmieszne. Śmieszne. Spierniczył piękną maszynkę. No dobra, no trudno, nie? Ale mówię, przeglądę sobie kanał tego świeżaka. Kurzony. Też to było, powiedz. Świeżaka? O! Polski PewDiePie'u! Polski PewDiePie'u! No tak się składa, że Tygrys ma już 1000 subskrybentów. No dobra, okej. Już może pouczać innych. Przecież Łukasz ma tylko 120, on ma 1000. Może, przepraszam, sorry. Tak. No, jeszcze niedługo go widzimy z PewDiePie'em. Nie, no, dokładnie. Sorry. Boga, gdzie koleś ma ledwo ponad 100 subskrypcji, a ten zaczyna jak jakaś niemiecka inkwizycja. No i co, merytoryczność filmów ma wzrastać, ale gdy szanujesz kolekcjonerów Pegasusa, to słyszę takie historie. 198 w jednym. Jako, że 198 w jednym, tak? Nie wiem, czy słyszałeś o tym, kurde, cygański lamusie, który bierze prysznic przy pomocy dezodorantu. Na Pegasusa wyszedł Kawrysz, który miał 168 w jednym, a nie 190 ileś tam. Nie było takiego kartridża. Nie, stop. Był taki kartridż, był bardzo znany taki kartridż, więc... PZPR, proszę cię. Jeżeli chcesz zachować merytorykę, no to postaraj się też. Zarzucasz brak merytoryczności, a się okazuje tak, nawet nie wiem, czy Łukasz miał na myśli ten kartridż, ale przypieprzasz się. A to jest jeden z najbardziej rozchwytywanych chińskich kartridży. Teraz 198 w jednym. Pum dla ciebie. A może chodziło tutaj, że wartość retro wzrasta z powodu użytkownika, ja który ma się w sposób... Porywasz przeklina? Porywasz? Ale patrzcie teraz. Kuba? Może to jest to 5, ale patrzcie. Słyszałem. Najśmieszniej, jak z nim rozmawiasz przez telefon, no też tak, Kuba. O, to cenzura. Trochę JP na 70%. Tak. Chciał, ale trochę się bał. Ale tak. I okej, to jest racja. Nie ma nic przyjemniejszego niż odpalenie sobie oryginalnego karta na prawdziwej konsoli i wszystko jest super. Jednak musimy pamiętać, że jest jakby... Świat ma kilka partii, tylko białą i czarną. Nie ma białej i czarnej, a jeszcze niedawno twierdziłeś, że albo jest retro, albo nie jest retro. Czyli jest pół retro, czy nie ma pół retro? Uważam w takiej szarej strefie, gdzie znajdują się ludzie, którzy po prostu chcą sobie przypomnieć stare czasy, pograć sobie z kumplem, albo z kuzynem, albo z bratem w kontę, którą dzieli po prostu przez 15
godzin dziennie, jak byli mali. I to jest, i uważam, to jest spoko. Emulator nie jest retro. Nie jest... Przyłapałem cię na hipokryzji, Karolu. Ten fragment jest dowodem tego. I pewne gry i na przykład do nich sięgnęli, jeżeli macie ochotę, czy to na emulatorach, czy to na rzeczywistym sprzęcie. Jest i nigdy nie będzie. Emulator to jest coś takiego. Wyłączyłem głos, bo to jest niemiecka opcja, język wroga. Więc mam nadzieję, porywaczu, że tak spędzisz dzisiejszy wieczór. Dobrze, ale na koniec zostawiam wisienkę wiejskiego tuningu sceny retro Łukaszu. Otrzymuję złoty puchar wypełniony uronem po krawędź z porannego sika całej kancelarii premiera naszego ukochanego rządu. Bo. Wiesz to? On czyta. On czyta bluzgi. Czekaj. Weź mnie z bluzgę. Pokażę ci, w jaki sposób prezenter bluzga. Ty draniu. Granit? Twój stary! Motyla noga. No jeśli chcecie wesprzeć takiego youtubera z taką zawartością merytoryczną oraz wartościową, to Karol od pierwszego swojego odcinka prawdopodobnie zbiera hajsik na takich portalach jak Patronite. Z takim skutkiem. PayPal, Tip and Donation. Nawet tak. Nie wiedziałem, że jest taki portal. No też nie wiedziałem. Na jego Patronite możemy przeczytać, że zajmuje się ożywianiem starych komputerów. Czekaj, że wspiera go na razie zero patronów. Ale możecie... Złotych. No ma. Ale możecie dołączyć do tego zero. Co on, o co on chce? O co on walczy na początku? Bo to też jest ciekawe dla mnie. Witam ciebie serdecznie. Zajmuję się ożywianiem starych komputerów. Ożywianiem starych komputerów grając w gry. I tylko w gry. Czasami puści demo. No tak. Które przed zmianą milenijną bywały w sporej ilości domów w Polsce. Kręcę z tego filmiki ku uciesze moje i wszystkich widzów z naciskiem na dojrzałość. No. Kuwa. Nie. Jest rzeczywiście, tam można zobaczyć, ile go wsparło od początku. No i można zobaczyć, że to jest zero. Zero. W ogóle mi się wydaje, że Karol od tych dwóch lat próbuje sam jeszcze odnaleźć siebie. Ja myślę, że odnalazł siebie, że jego właśnie to jest... Ja myślę, że szuka swojego jeszcze... Stylistyczny Neandertalczyka. A to możliwe. Jaskinia? Mroczna? Nie. Dokładnie. Włochaty? I nic nie widać. To pasuje. Zatem Karolu, trochę pokory. Trochę pokory. I widzimy się, jak przyjedziesz tam wpierdolić.